Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek oczywiście z tej strony i zapraszam do kontynuacji. Я знову був наодинці з жахом, і мені судилося зазирнути йому просто у вічі, у прямому значенні цього слова. Także dalej jest widzenie wesoło. Zobaczmy, gdzie my się znajdujemy. Jeszcze zobaczę. Aha, czyli tutaj mamy gdzieś na górę iść chyba. Albo w prawo, nie wiem. No, zlikwiduję. O, wskoczył na górę, patrzcie. Władowaliśmy parę nabojów w niego. Bez efektu. No nic, na razie tutaj poszukajmy czegoś. Może coś tutaj znajdziemy. O. Jemu się raczej już to nie przyda. A my z całą pewnością możemy mieć pożytek. Tu jest zatarasowane. Gra nam niestety nie ułatwia naszej misji. A szkoda. No, chociaż tylko tyle dobrze, że mamy dodatkowe jakieś profity, które tutaj możemy zgarnąć. Biurko. Oprócz telefonu nic tutaj nie ma. Nic, rozejrzyjmy się powolutku. O kurde. Wiecie co? Chyba to był ten stwór, o którym mówił w poprzednim odcinku nasz ten człowiek, z którym żeśmy razem byli, że po prostu nie należy nic z nim walczyć, tylko patrzeć mu prosto w oczy. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Ja znowu byłem na odinci z żachem i mnie sudyło się zazernuć jemu prosto w oczy, u prямому znaczeniu tego słowa. I spróbujmy po prostu patrzeć prosto w oczy, bez uciekania, bez jakiegoś poruszania się. Mam nadzieję, że to pomoże. Zaczynamy raz jeszcze. Ja tu spróbuję zebrać co się da. Właśnie, bo tutaj nic innego pewnie nie zadziała. On uciekł sobie gdzieś tam na górę. Chociaż nie. Jest, widzę, zajęty. Odchodzi. Nie mogę się do niego odwrócić tyłem, tylko muszę cały czas się na niego patrzeć. Ja nie wiem, gdzie on tu zeskoczy teraz. Są bardzo niepokojące odgłosy, pewnie słyszycie to. Ja mam słuchawki założone, więc dosyć dobrze tutaj, mam nadzieję, lokalizuję źródło tego dźwięku. Ale nie wygląda to dobrze, on jest na górze, teraz patrzcie. Spróbuję mu zejść z oczu, jak to się mówi. Nie wiem, czy to coś da, czy nie da. Tam jest.
Oczywiście nie będziemy do niego, tak jak mówię, strzelać, bo to bez sensu. On nas jeszcze nie widzi. Tu niby mamy iść dalej. On jest cały czas na górze. Przypominam. Nie wiem, czy tu się jakoś da radę wejść. Damy radę wejść, czy nie damy rady wejść? Bo rozumiem, że musimy się tutaj gdzieś dostać jeszcze. Zobaczmy raz. Chociaż nie, tutaj. Dobra, wymienimy filtr. Póki co. Ale tu się przejść nigdzie nie da. To są jakieś drzwi. Nie wiem, spróbujmy może rzucić tutaj, żeby to rozwalić. Dobra. Oj! Patrzymy się na niego na wprost i nic nie robimy. Pamiętamy to, co nam mówiono. Może da nam spokój. Poszedł na górę. Oj. Tu żeśmy przeszli. On jest na górze, pamiętajmy cały czas. No nic, na razie zwiedzimy tutaj. Może coś będzie... O właśnie. Filtry. To nam się bardzo nam przyda. Musimy cały czas pamiętać, że z nimi wolno walczyć. Tu więcej już nic w tej części nie ma. Tu jakaś była rzeź. Patrzcie. On nam zasłonił drogę. Widzieliście to? Nieprawdopodobne. Czyli to jest jakaś istota myśląca. Wbrew pozorom. O, tutaj mamy notatkę. Przeczytajmy ją. Wiedza to potęga. Wyświechtany slogan. Przed wojną nikt już chyba nie zastanawiał się nad prawdziwym sensem tych słów. Wiedza była dostępna dla każdego. Ojczym opowiadał, że przenośny telefon pozwalał znaleźć odpowiedź na dowolne pytanie. Wystarczyło parę ruchów palcem. Nikt nie zaprzątał już sobie głowy nauką, szukaniem ani pamiętaniem wiedzy. A potem nagle w jednej chwili cała wiedza wyparowała. Telefony zamilkły, baterie się wyczerpały, a ci, którzy nie chcieli wcześniej napełnić umysłu wiedzą, odczuwają głuchą pustkę. Wiedza znów stała się potęgą, wartościowym towarem, zbyt wartościowym. Tu, w wielkiej bibliotece, zmagazynowano więcej wiedzy o Ziemi i człowieku niż gdziekolwiek indziej, ale za każdą literę wyrwaną z jej przepastnych trzewi trzeba płacić krwią. Okej. To wszystko brzmi bardzo niepokojąco. Dzisiaj mamy właśnie takie przecież czasy, kiedy, no,
wszystko można dwoma ruchami palców w telefonie znaleźć. Mamy dostęp do internetu. Ach, te muchy. Jak ja mam tu przejść? Czy ja znowuż muszę rzucać ten ładunek wybuchowy? Trochę nie chcę tego robić, powiem wam szczerze, bo to ściągnie go tutaj, no ale chyba nie mam wyjścia, no rzućmy. Dobra. Nie słychać tego stwora. Wypowiedziałem chyba w złym momencie. On tu gdzieś myszkuje cały czas. Niedobrze. To zamknięte. On reaguje chyba na dźwięk, wiecie. Bo w momencie, kiedy myśmy rzucili, to on się pojawił. Trochę tu jest dziwnie zrobione, bo... filtr. Dobra. Bo każde przejście niestety musimy rzucać coś. No ale chyba nie mamy za bardzo innej możliwości. No nie, no jeszcze sam siebie uszkodziłem. Trzeba było bardziej się odsunąć, no przepadło. Nie wiem, czy dobrze robi, że czekam. Chyba dobrze. Bo zaoszczędzimy jedną apteczkę. W ten sposób. Tu są same kibelki, ale nie tylko, popatrzcie. Mamy jakieś drobne rzeczy, czyli opłaciło się tędy wejść, znaczy tutaj wejść. O nie! Zaatakował mnie. Czy wy to widzieliście? No patrzę mu w oczy, on mnie dalej atakuje. Czyli co, ja nie mogę się tutaj zbliżyć? Ja boję się, żeby on tędy mnie nie zaszedł. Oj, oj, oj. Tu jest. Czyli tam musimy niestety iść. Mamy kolejne drzwi, które są oczywiście zamknięte, bo jakby inaczej. Gra nam naprawdę zadania nie ułatwia. Tylko teraz pytanie, czy możemy... czy możemy przejść tędy, czy musi... Oj. To właśnie zastanawiam się, czy tędy idziemy, czy idziemy na górę, ale zobaczmy, gdzie nas strzałka kieruje. Strzałka nas kieruje na górę. Dobrze, idziemy na górę. Cisza się zrobiła. Nie słyszę jego... Chyba słyszę. Patrzcie, był tu przed chwilą, zniknął, chyba że zaskoczył niżej. Dobra. Mamy kolejne filtry. Tu jest znowuż coś do wyburzenia. No zobaczmy, którędy mamy iść. No właśnie, tam mamy iść. No cóż. Nie ma wyjścia. Jeszcze może tu się prześlizgnę, zobaczę. O! Po co ty tu wchodzisz? Tu w ogóle nie wchodź. Otwórzmy to. Oj, nie. Ja się patrzę na ciebie, ja cię widzę.
Stworze, nie! Stworze! Nie wolno mnie atakować, ja się patrzę na ciebie. Popatrz. No. Mam wzrok hipnotyzujący. Idź sobie. Idź sobie, powiedziałem. Idź sobie. Idź sobie. No. Wiedziałem, że mnie posłucha. Uff. Było nieciekawie. Ale na szczęście... O, tam jest. Poczekajcie, gdzie mam dalej iść? Tam mam iść. No po co on tu znowuż przyszedł? To jest chyba inny, wiecie? Bo tamten poszedł. Mam nadzieję, że wymiana filtra go nie rozzłości. No i co? Co on chce ode mnie? Idź sobie, idź. Dobrze. Grzeczny stwór. Tam mam iść. Dobra, idziemy. Szkoda czasu. Tu coś jest? Nie ma. Myślałem, że w tej filence coś się kryje, ale niekoniecznie. Dobra, on tam poszedł. A my mamy iść tutaj gdzieś. Tutaj są wszędzie te dziury, patrzcie. Trzeba też uważać, bo może się to dla nas skończyć w sposób nieprzewidywalny. O właśnie, to się stało. Patrzcie, jeden mnie ciągnie chyba. Nie, ja się trzymam czegoś. O, demon. Wpadł, może się zajmą sobą. A ja w tym momencie zwieję. No nie, co on chce ode mnie? Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Oj, oj, oj. Uff, chyba się go pozbyliśmy. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No patrzę się na ciebie. Idź mi stąd. Poszedł. Poszedł. Grzeczny stwór. On tam wskoczy. No dobrze, oby dalej ode mnie. Zobaczmy, gdzie my mamy teraz iść. A tutaj mam jeszcze się gdzieś przedostać. No to nie fajnie. Ale zwiedźmy na razie tą część. Maska, dobra, nowa. Co nas tu czeka? Aha. Podziemne schowiście było motorocznym miejscem. Ja nie znał ni gdzie szukać, ni nawet jak wyglądało to, co ja namagał się znajti. Ale niewidomy jangel-ochoronec dopomógł mi. No i niestety dalsza część. Patrzcie, tu już są dwa. Więc jak nas zaatakuje jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony, to co my zrobimy?
Nie wiem, może przykucnę? Może mnie wtedy nie zobaczą? Nie wiem, czy jest na to szansa w ogóle. On jest czymś zajęty w tym momencie, więc dobrze by było, gdyby... Tam muszę się gdzieś udać. Ma jakieś tam pożywienie. Wolę nie wiedzieć, co on tam je. No to już więcej niestety wziąć nie możemy. Apteczek mamy 5 i to jest max naszych możliwości. Gdzie my mamy iść? Tu mamy iść. Dobrze, niech on się w takim razie zajmuje tym, czym się zajmuje. A my idźmy do przodu. Tu mamy jakieś drzwi z zamkiem szyfrowym. Czy tu będziemy mogli wejść? Chyba niekoniecznie. Nie, te drzwi są zasypane. Dobra. Powolutku, powolutku. Powolutku aż do skutku. No i gdzie my teraz? Tutaj? Na pewno? O, patrzcie, tu jest dziura. Ha! Ale tu są też schody. No nic, przeskoczymy. Udało się, dobra. Zawaliło się za nami, no nie. Słabo. Ale może nie jest tak źle. Dobra. Bierzemy. To są maski. Znaczy filtry do maski. O nie! Po nas. Albo... Nie, udało się, patrzcie. Udało się stąd jakoś... Jakbyśmy wpadli do wody. Bałem się, że już to po nas będzie, ale... Widzę kolejny zapis. Dobrze, patrzymy się. Na niego, on spadł gdzieś tutaj niżej. Ale pamiętajcie, że to są inteligentne istoty. Tak jak poprzednio było widać, on zabarykatował nam wyjście z tego pomieszczenia, w którym byliśmy. Więc to... Ale jak my teraz możemy tutaj się... No nic, musimy chyba tutaj zejść, patrzcie na dół. Nie wiem za bardzo co zrobić, on tam na dole jest. No ja tam mam się gdzieś udać, no. Czyli muszę zejść na dół, no nie ma innego... innej możliwości chyba. On coś tu pokazuje, nie no. Słabo to trochę wygląda. Ale udało się. Weszliśmy tutaj. Mam tylko nadzieję, że on nie będzie za nami szedł. Ojejku! Ojejku, nie! Dlaczego? On w las poszedł za nami. No po co on nas tutaj atakuje? Przecież ja się patrzyłem chyba na niego, nie? Niedobrze. Poszedł chyba. Być może tym patentem na nich jest właśnie przeczekanie. Aż po prostu
No i gdzie ja mam tutaj się dalej udać? Tam gdzieś. Coraz wyżej. No gdzie on jest? Słyszę, jakby był przede mną, ale go nie widzę. Tu musimy gdzieś iść. Tymi schodami w górę chyba. Cały czas słyszę jego kroki gdzieś koło... tutaj w pobliżu, ale nigdzie go nie widać. Czekajcie, jak ja mam się tam dostać niby? Do tego to już nie wiem. Tam jeszcze na końcu coś jest jak gdyby. Nie wiem, czy tam się nam... Ojejku, słabo. Znowu spadliśmy. Ale no niestety czasami tak bywa. Gdzie mam iść teraz, żeby go... On tu cały czas się gdzieś zbliża. Nie... Aha, nie zbliża się, on se stoi tam i tupie. No dobrze, to niech se tupie. My tędy w takim razie spróbujmy się przedostać na górę. Maksymalnie jak się da. No jesteśmy na samej górze, no i co nam to dało? Gdzie teraz? A tam muszę dojść. Tylko jak? Tędy? Chyba tędy. Tutaj nie da się przejść. Coś dziwnego jest. Oj. W coś żeśmy wdepnęli. O nie! Patrzcie. On tu wlezie? Może nie. To jest za mała trochę przestrzeń dla niego. Tam musimy gdzieś zejść. O. Tędy nie przejdziemy. No cóż, musimy tutaj zeskoczyć. Tu są drzwi, których otworzyć nie sposób. Zobaczmy, co nam pokazuje. No w tamtą stronę musimy się kierować. Dobrze, próbujmy. Coś się leje z góry?
tam musimy iść, kurczę. Mi się to w ogóle nie podoba. Cały czas to chrumkanie słyszę. No nie, obudziliśmy go. Po co myśmy go obudzili? Ja go nie zauważyłem, że on śpi. Dobra, pójdzie sobie pewnie. No, idź. Ja myślałem, że to jakieś, słuchajcie, są zwłoki jakiegoś stwora. Nie wiedziałem, że on jest w ogóle żywy. I dlatego tak to się zakończyło. No przecież to ja jestem, przed chwilą żeśmy rozmawiali. No nie, no po co on się w ogóle na mnie patrzy? Poszedł mi. Ojejku, po mnie. Ciekawe, z którego momentu zaczniemy. Czy ja go w ogóle będę mógł ominąć? To jest pytanie. Udało się. Dobra. Coś tam żeśmy ugrali. I co, tędy w górę? Istny labirynt. Ja mam tylko nadzieję, że my dobrze idziemy. Pamiętam, żeby się nie zbliżać do niego.
Co, i znowuż w górę? Nie żartujcie. A tutaj co jest? Tu nic nie ma. Dobra, idziemy w górę. Tam gdzieś droga prowadzi. Nie, tu nic nie ma. No i co ja tu mogę dalej zrobić, skoro nic nie mogę zrobić? Te drzwi mam wejść. Chyba tak. Czy żebyśmy dotarli do archiwum? Zobaczmy. Szukajcie, a znajdziecie. O, jest D6. To jest to. Bierzemy. Знайшов схему D6 та мапу командного пункту, але Мельник не повертався. Чи зможу я вибратися із бібліотеки живим без його допомоги? Від цього залежала доля моєї станції. А ну власне. Chyba się udało. Kudy jedemo, Helesvale? Pipkinu za 50 nabojów. Artem, tobie udało się. Ja bym to miał. Czy znajdziesz? No mam, mam. Podduj do nas. No i kudy my ruszymy teper? Do chramu. Dobra. Tempo, nie pęskane. To win nam dopomóc się znajdzie. Choć ja tak i nie zrozumiem, jak im to zrobił. Можемо зло вробимо. Танцюєм, сьогодні ми з тобою танцюєм. Звичайно, проїдемо за музикою. No dobra. Ja
сам радійний, ніж раніше був. І після війни, ще коли єдина система керування не розпалася, посадили мене, значить, стежити за радіоефіром. Ми тоді ще сподівалися зв'язатися з урядовими бункерами за Уралом. Ніестати, нема тлумачення. В бункерах у першу чергу противники цілився. Маємо нотатка. Przeczytajmy. Dlaczego w kościele? Czy chodzi o grube mury? Czy ludzie Millera sądzą, że tutaj mogą czuć się bardziej bezpieczni? Dziwne, że nawet ci, co stoją twardo na ziemi, potrafią patrzeć w śmierci prosto w oczy. Nadal szukają jakiegoś oparcia w niebie. Stalkerzy o tym nie mówią, ale u wielu z nich widziałem krzyżyki zawieszone pod ubraniem. Ktoś kiedyś powiedział, że po apokalipsie świat odwróci się do góry nogami. Piekło rozpanoszyło się wprost na powierzchni, a więc ludziom nie pozostało nic innego, jak schronić się w dawne piekielne dziedziny. Dlatego być może najpewniejszym schronieniem na powierzchni okazują się stare kościoły. Nic nie wiem na temat wiary, ale te ikony i freski zdobiące kościelne mury sprowadzają nawet na mnie jakiś dziwny spokój. Zupełnie jakby grzesznicy, którzy zniszczyli stworzony przez Boga świat, mieli wciąż prawo oczekiwać odpuszczenia. Mogli nadal modlić się o zbawienie. Że dla okupacji brzmi, nikt nie думав, що це найостанніша війна, коли вже все одно. Ну от, сидів я. Nie możemy wziąć. Tutaj za to możemy. Nie mogę wejść na te schody? Mogę. Привіт, Володя, дуже приємно. Можеш обрати що завгодно. До смаку. Aha, czyli możemy tu sobie dostosować. W metro takiej nie znajdziesz. No dobrze, spróbujmy. Jakby ty znał, czym za to trzeba. Dobra, niech będzie to. Okej. Okay. Aha, czyli to mieliśmy to, co było. Najwięcej amunicji chyba tutaj już nie weźmiemy. Coś mi się wydaje. Wszystko, co było do wzięcia, to żeśmy wzięli. Zobaczmy, co tutaj jeszcze dla nas mają, jeżeli coś mają. Tu przejść możemy, czy nie możemy? Chyba nie możemy. Привіт, Артеме. Cześć. Kolejna notatka. Han, zawdzięczę mu wszystko. Gdyby nie on, mój ze zwłok gniłby teraz w tamtym tunelu z anomalią. Nigdy nie dotarłbym do biblioteki. Gdyby nie on, Miller nigdy by na mnie nawet nie spojrzał. Niezwykły z niego człowiek. Właściwie to nawet nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. Tak, to Hunter wysłał mnie w tę podróż, ale moim przewodnikiem jest Chan. Chan albo Han. To niezwykłe, bo nawet ludzie Millera, nie uznający żadnych autorytetów poza swoim pułkownikiem, liczą się ze zdaniem tego filozofa Włóczęgi i wierzą mu. Posiada jakąś przedziwną władzę nad ludźmi, ludzkimi duszami. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Mam wiele pytań, na które nikt poza nim nie zna odpowiedzi. Okej. Okay. O, jest Han. Moje witania, Artemie. Нарешті ми зустрілися. Ну так, пам'ятам. Як ці джентльмени тут затишно влаштувалися? Так. Попатчмо, пооглядаймо цей костюм. Я чув, що Поліс не квапиться тобі допомогти. Що робитимеш? Мовчиш? Перетворюєшся на мисливця? Артеме, обміскуй ще раз свій шлях. Ніхто не знає його кінцевого призначення. Кожен пожинає те, що посіяв, Артеме.
Насилля породжує насилля, і за смерть платять смертю. Ті, хто не відчуває сумнівів і не знає каяття, ніколи не вирвуться із цього кола. Ну що ж, гадаю, я сказав усе, що хотів. Тепер мені час. Прощавай. Mieliśmy raz błysk, czyli no, tak jakby dobry uczynek, jakieś działanie na plus. No tak, bo byśmy go wysłuchali w sumie, więc Felga pogięta pełni rolę świecznika. Nie wiem, czy żeście zauważyli tutaj. Jeszcze przejdę tutaj dalej trochę, zobaczę. Ja myślałem, że jestem może kłócąc. Idę, bo coś strasznie wolno tutaj on przemierza. Nie dużo tej korzystnej papery. Усе натяки, натяки. Хоча вхід до D6 тут позначений. О. Значить, там туди дорога. Угу. Готовий? Ну, може, ще ні. Час збиратися у дорогу, Артем. І познайомитися з Володимиром. Добре. Ще хотів тут хвилю попатрити, порозглядати się. Не знаю, чи то ма сенс, чи не ма. Ale jeszcze rozejrzyjmy się tutaj na dole chwilę. Może coś jest, czego żeśmy jeszcze nie zauważyli. Prawiaj się tu, jak baczysz. O kurde. No faktycznie, ćwiczy. Tutaj mamy zbrojownię. Tędy nie przejdziemy. Tutaj sobie panowie rozmawiają, ale tu wskoczyć na to nie możemy. Chciałem zobaczyć, co jest dalej, ale tu więcej już chyba nic nie zrobimy. Radiostacja coś w dziwny sposób odbiera. Coś tam odbiera. Dobra, śmigamy na górę. Так, jestem gotowy. Ну, як тут справи? Усе готово, Ульман. От дров наколов. Володя? Усе спорядження готове. Хлопці, а ви? Готові. Тоді по конях. Що ж, гадаю, я сказав усе, що хотів. Тепер мені час. Окей. Давай. No to idziemy. Niczego nie zapala zapalniczki. Tylko wyciąga, nie wiem, wcześniej krótkie naciśnięcie M było wyciągnięcie zapalniczki. Teraz coś widzę inaczej, to działa. No nic, trudno się mówi. Dobra. Wszyscy widzę gotowi. Почався наш шлях до D6. Ми наближалися до цілі з кожною секундою. Якщо вірити мапі, до D6 ведуть декілька шляхів. І найближчий до нас через Київську. Спробуємо пробратися цією дорогою. Київська? Ха. Я про цю станцію різне недобре чув. За Київською раніше ще була станція «Парк Побєди». Була війна, і кияни завалили тунель до парку.
ходять чутки, що люди з парку не загинули. І ще кажуть, там є якийсь туман. Маячня був. Ну, зрозуміло. Хто в таке повірить? Володя в цих тунелях всю свою сім'ю втратив. І не пам'ятає, як це сталося. Що сталося? Czyli ja muszę tutaj zostać. Tu coś jest. Coś do nas zbliża się. Nic nie widzę. Patrzcie, jednak. No i co? No nie! Co jest grane? Ojejku. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Aha, czyli ja muszę to doładowywać. Dobra. Ось до нас наближається. Забий. Убери. Вогонь. No i co mam zrobić? Dawaj, dawaj! Albo wy wszyscy trupy! Wyszło! Gotowo! Ворота відчиняються!
Тихо! Не заводиться! Вона не заводиться! Ruszyło, dobra. Udało się. Czy ja chcę wymienić? Czekajcie, może nie. Temno, jak on nie grał w domu. Raz, podejmę się jeszcze tam. Навіть увесь хаос тунелів не міг здолати цей дужий гермозасу. Брама здавалася непорушною, як ті люди, що йшли зі мною. Так, прорвалися. Але це лише півсправи. Попереду найсерйозніше. Ульман, ти командуєш штурмовою бригадою. Борис і Степане, ви прикриваєте цього блазня. Артем, Володю, ви зі мною. До справи. А куди нам так квапитися, товаришу полковнику? Може, цей перекурчик зробимо? Така нервова робота. У пеклі перекурів немає. Вперед, хлопці. Час робити великі справи. Великі справи? Тут хтось зовсім новенький скелет покинув. Може, візьмемо з собою на брилки? Ульман, досить балагурити. Повернемося додому, буде зубною щіткою вбиральні чистити. Так, товаришу генералісімусе, так точно? Chyba to wyłączymy jednak. A oś i pierwsze zadanie. Artek, a no, oklacaj perymykacie. Dobra. Moment. Najpierw bym chciał zobaczyć, co tu się dzieje. O, teraz zapalniczka działa, patrzcie. No dobra, przełączamy. Co nie ma? Artem, перевір кімнату. Мерсій. A co chodzi? Który pokój? Nic nie możemy wziąć. Wszystkiego mamy pełno. No nic, odpalamy. No i teraz pójdzie. Dobra, schowajmy to. Ульман, перевір. Ні, я не піду. Там де
Dobra, ja idę. Boicie się to. Siedźcie tu. Hot lajno. Ej, obережніше з висловами, солдати. Це не висловлювання. Це сама субстанція. І я в неї вляпався. Тенде могу вискочити. Якісь твори. Обавим ще. Це погана прикмета. Якщо тут є послід, значить його хтось нахезав. О, як мені мовив. No, kończy nam się paliwo. Jeszcze tutaj sobie zerkniemy, czy gdzieś przypadkiem nie. Ale chyba nie. Nie ma amunicji po prostu do... Doładowujemy latarkę. No niestety, nie mamy już tutaj. No nie. Walę w niego i co, i nic? Ojejku. Ile amunicji żeśmy stracili? Co, oni na mnie czekają? No chyba nie inaczej. No dobra, to włączamy. O kurczę. Боря! Борис! Що це? За що? Що ж ти? Степане, залиш його. Запізно. Навчас. Виродки косорилі! Пам'яттю твоєю присягаюся. Не заспокоюся, доки їх не винищу. Прокляті тварюки.
Так, попереду помпова станція і резервуар для стічних вод. Треба дати раду дверям. Дайте мені кілька хвилин. Покажи клас. Момент. Musimy tutaj jeszcze zwiedzić teren. O proszę. Notatka. Zobaczmy. Przecież nie ponoszę winy za ich śmierć, a mimo to mam wyrzuty. Zbyt szybko zacząłem się cieszyć, że tak łatwo nam idzie na ostatnim odcinku drogi. Od tego wszystko się zaczęło. Nie zdążyłem znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym momencie. Nie zdołałem pomóc kumplowi, złapać zanim wychylił się poza krawędź śmierci. Sam sprowadziłem tych dzielnych chłopców na tą drogę, która kazała się być ich ostatnią. Nasz mały oddział topnieje w oczach. Patrzę na swoje dłonie w świetle ogniska i wciąż widzę na nich krew. Więcej nic zrobić nie możemy. Winda nie działa oczywiście. Musiłem założyć maskę. Ульман, привіт. Лише що то все, Ульман? Життя несправедливе. Tu coś jest. Aha, filtry. Dobrze. Усе чисто, заходимо. O. Paliwo do miotacza. Ja pójdę glянуć, co to. Obережnij się, chłopcy. Obережnij się. No i co? Można? Co jest? Wcześniej łatwiej to było. O, już mi się skończyło. Naprawdę. Oj, oj, oj. Tu wskoczę. Chodźcie, chodźcie. Oj! Oj, oj, oj! I co? No i niestety tutaj mi się zawiesiła gra. Także naturalny koniec będzie, tym bardziej, że odcinek już troszeczkę ma. Dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.